Cześć, z tej strony Alan z Motokontrolera. Witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili o pojeździe łączącym w sobie miejskie, a zarazem rodzinne cechy. Będzie to Ford C-Max. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Pojazd 2015 roku, wyposażony w silnik 1.0 EcoBoost, skrzynię manualną sześciobiegową, jednostka 125-konna, przebieg pojazdu to 72 tysiące km, pojazd w kolorze szarym, pojazd sprowadzony z Niemiec, niezarejestrowany, sprzedawany obecnie przez Komis. Pojazd został wyceniony na 38 700 zł. Sprzedający w treści ogłoszenia nie podał zbyt wiele konkretnych informacji. Była to treść wklejana do każdego pojazdu, typowy opis komisowy odnośnie gwarancji i tak dalej. W treści również była informacja o Fordzie Focusie, nie o Fordzie C-Maxie. Pozostałe informacje się zgadzały. Sprzedający oczywiście w ogłoszeniu napisał, że posiada pełną dokumentację do pojazdu, ma wszystkie faktury serwisowe i tak dalej, że pojazd jest w 100% bezwypadkowy i bezkolizyjny. Osoba zainteresowana zakupem zamówiła test Maxi, czyli test obejmujący ogólne sprawdzenie pojazdu za pomocą komputera i sprawdzenie podwozia pojazdu na stacji kontroli pojazdów. Moim zdaniem oczywiście było sprawdzić, czy rzeczywiście pojazd jest wart zakupu, czy tak jak sprzedający pisze w ogłoszeniu, jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, czy jest serwisowany oraz czy jego przebieg jest autentyczny. Rozpocząłem od wstępnej wizualnej oceny nadwozia pojazdu. Pojazd był przygotowany do sprzedaży, był wyprany, wypolerowany, nawoskowany, były porobione zaprawki. Detali był wykonany naprawdę dobrze. Stwierdziłem tylko różnicę w odcieniach zderzaków i minimalną różnicę w odcieniu prawych drzwi od strony pasażera. Na nadwoziu nie było jakichś większych zarysowań, uszkodzeń. Były tylko jakieś bardzo małe odpryski od standardowej eksploatacji pojazdu. Jedyną jakąś wadą nadwozia pojazdu było małe wgniecenie na tylnym błotniku, ale było ono mało widoczne. Tylny zderzak miał jedynie dość sporo jakichś odprysków. Oczywiście również były wykonane na nich zaprawki. Po zakończeniu wstępnej wizualnej oceny nadwozia przystąpiłem do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Na prawej stronie pojazdu na jednym elemencie było 170 mikronów. Były to te drzwi, na których stwierdziłem minimalną różnicę w odcieniu. Możliwe, że te drzwi były gdzieś delikatnie cieniowane. Po zakończeniu kontroli grubości powłoki lakierniczej przystąpiłem do kontroli szyb. Nie było tam żadnych zastrzeżeń. Oświetlenie pojazdu było w dobrym stanie, lampy nie były zmatowione, zarysowane, zaparowane. Kolejno sprawdziłem opony i felgi pojazdu. Felgi pojazdu były w dość dobrym stanie, nie miały jakichś większych zarysowań. Takie minimalne, jakieś parkingowe ryski od krawężników. Opony w pojeździe były zimowe, opony były takie same na osiach. Opony miały około 5,5 mm bieżnika. Na tych oponach można jeszcze przejechać około 2 sezony zimowe. Następnie trzeba je wymienić. Pojazd nie posiadał opon letnich. Na tym zakończyłem zewnętrzne oględziny nadwozia pojazdu. Następnie przystąpiłem do kontroli wnętrza. Tak jak wcześniej wspomniałem, wnętrze było również przygotowane do sprzedaży, było wyprane, odświeżone, nie było żadnych zabrudzeń, fotele nie miały żadnych uszkodzeń, wnętrze prezentowało się dobrze, wyposażenie pojazdu pracowało prawidłowo. Na wyświetlaczu wszystkie kontrolki się zapalały i gasły po uruchomieniu silnika. Pasy bezpieczeństwa były w dość dobrym stanie, jedynie pas kierowcy miał zmychacenia na krawędziach. Spasowanie poduszek powietrznych nie budziło zastrzeżeń, były spasowane odpowiednio. Po zakończeniu kontroli wnętrza pojazdu przystąpiłem do kontroli komory silnika i komory bagażnika. Po otwarciu maski zauważyłem niepokojącą rzecz, mianowicie cały pas przedni był demontowany, maska również była demontowana. Data produkcji na obu lampach była niezgodna z datą produkcji pojazdu. Lampy pochodziły z 2018 roku, co świadczyło o tym, że cały pas przedni w pojeździe był wymieniany, maska również, elementy były wymienione na ten sam kolor, dlatego też grubość powłoki lakierniczej była odpowiednia. Natomiast pojazd prawdopodobnie miał jakąś kolizję czołową. Nie była to poważna kolizja, ponieważ na podłużnicach czy kielichach nie było śladów naprawy. Kielich miał oryginalny lakier. Pojazd po prostu był lekko dojechany z przodu. Oczywiście silnik i cała komora były umyte, więc nie stwierdziłem żadnych wycieków. Wszystko było zrobione na świeżo. Silnik prezentował się dobrze, pracował prawidłowo, nie było żadnych niepokojących dźwięków. Pod maską znalazłem fiszki serwisowe, natomiast tutaj była już kolejna niezgodność, ponieważ sprzedający twierdził, że pojazd był serwisowany w ASO przez cały czas, ma to książkę, wszystkie faktury i tak dalej. Natomiast fiszki pod maską pochodziły z jakiegoś niezależnego serwisu już w Polsce. Potem sprzedający stwierdził, że on przy wystawieniu każdego pojazdu w swoim komisie zaprowadza pojazd na przegląd, wymienia oleje, filtry, rozrząd i tak dalej. Robi to wszystko przed sprzedażą. No i też z tego serwisu pochodziły fiszki. Tutaj wydaje się dość dziwne, ponieważ rzadko spotykam się z komisami, które tyle inwestują w pojazd przed sprzedażą.
Stan wygłuszeń był dobry, nie było żadnych uszkodzeń przez szkodniki. Po otwarciu klapy bagażnika nie stwierdziłem żadnych śladów demontażu na klapie bagażnika. Stwierdziłem natomiast ślady demontażu na elementach mocujących zderzak. Zderzak był na 100% demontowany, pewnie był lakierowany. Było to widać po stanach śrub, które go mocują. Ciężko było sprawdzić stan misy koła zapasowego, ponieważ w bagażniku pojazdu były felgi stalowe. Udało mi się troszkę odchylić klapę, zajrzałem tam, nie było żadnych śladów ingerencji blacharsko-lakierniczej. Stan bagażnika był dość dobry, wykładzina nie była uszkodzona, także nie było tam już do czego przyczepić. Po zakończeniu kontroli silnika i komory bagażnika przystąpiliśmy do jazdy próbnej. Jazda próbna była przeprowadzona przez sprzedającego, przez sprzedawcę z komisu, ponieważ pojazd nie posiada ubezpieczenia, nie chciałem ryzykować. Oczywiście w mojej asyście sprzedawca wykonywał moje prośby, mianowicie przyspieszanie, hamowanie i tak dalej oczywiście. Silnik uruchomiony już prawidłowo, podczas uruchomienia był nierozgrzany, nie było słychać żadnych niepokojących dźwięków, pojazd przyspieszał równo i dynamicznie, turbosprężarka pracowała prawidłowo, nie było słychać tutaj żadnych nieszczelności. Pojazd delikatnie ściągał w prawo, ale możliwe, że to było związane ze stanem nawierzchni. Nie było ono idealne podczas jazdy. Prawdopodobnie tego też wybijało z toru jazdy. Amortyzatory pracowały prawidłowo. Pojazd nie nurkował podczas dynamicznego hamowania. Jazda próbna przebiegła na plus. Podczas jazdy próbnej sprawdziłem jeszcze raz działanie wyposażenia pojazdu. Było ono sprawne. Jedyną rzeczą, która mnie niepokoiła, było to, że nie działało składanie prawego lusterka. No ale to można powiedzieć, że jest szczegół. Po zakończeniu jazdy próbnej sprawdziliśmy stan podwozia pojazdu. Podwozie pojazdu także było umyte, więc nie można było stwierdzić żadnych śladów wycieku. Wszystko było czyste. Oczywiście od spodu pojazdu były także osłony. Zawieszenie było w dobrym stanie, tak samo jak podczas jazdy próbnej. Nie stwierdziłem żadnych oznak starzenia na elementach gumowo-metalowych. Osłony drążków kierowniczych i przekupów były w dobrym stanie. Nie miało oznak starzenia, nie miało także pęknięć. Także wszystko tam było w porządku. Jeśli chodzi o jakieś ślady ingerencji blacharsko-lakierniczej, nie stwierdziłem takich śladów, progi były ok, tylna belka zderzakowa również. Od przodu ciężko było zajrzeć na podłużnicę i dół zderzaka, ponieważ pojazd miał rozbudowane osłony plastikowe, by trzeba było je zdemontować, żeby tam zajrzeć. Natomiast sprawdziłem dodatkowo jeszcze stan amortyzatorów, nie miało żadnych wycieków, na sprężynach nie było pęknięć czy korozji. Układ wydechowy był szczelny, natomiast podwozie pojazdu było dość mocno skorodowane, jak na 6-letni pojazd. Układ wydechowy był mocno skorodowany, elementy stalowe, zawieszenia również miały korozję na elementach konstrukcyjnych pojazdu, także był już nalot korozyjny. To było troszkę niepokojące. Będąc od spodu pojazdu, sprawdziłem również stan opon od strony wewnętrznej. Opony były w dość dobrym stanie. Jeśli chodzi o tarcze i klatki hamulcowe, to były one w średnim stanie. Nie były też nowe, nie były zużyte, można jeszcze na nich pojeździć spokojnie półtora roku przed jakąś kolejną wymianą. Po zakończeniu kontroli podwozia pojazdu przystąpiłem do sprawdzenia dokumentacji. Oczywiście tutaj wyszła kolejna niespodzianka. Mianowicie pojazd oczywiście nie miał książki serwisowej, nie było żadnych dokumentów świadczących o autentyczności przebiegu. Sprzedający, przypomnę, w ogłoszeniu informował, że pojazd jest serwisowany w ASO, że ma oryginalny przebieg, że posiada do niego książkę serwisową, pełną dokumentację. Oczywiście sprzedający nie posiadał do pojazdu żadnej dokumentacji, żadnej książki. Nie posiadał również faktur na to, że wymieniał olej, filtr, rozgląd itd. w tym pojeździe. Więc jeśli komis by inwestował w jakieś zmiany w tym pojeździe, to na pewno brałby na to faktury, zwłaszcza, że rzekomo robił takiego zaprzyjaźnionego mechanika. Podejrzewam, że po prostu ten komis miał jakieś gotowe fiszki serwisowe i do każdego pojazdu pod maskę te fiszki umieszczał. No i potem twierdził, że były w tym pojeździe przeprowadzone jakieś zmiany eksploatacyjne. Następnie po sprawdzeniu dokumentacji przystąpiłem jeszcze do sprawdzenia pojazdu za pomocą testera diagnostycznego. Podczas sprawdzenia stwierdziłem, że pojazd jest przygotowany do sprzedaży. W pojeździe były wykasowane błędy przed sprzedażą. Kasowanie błędów miało miejsce 300 km wcześniej. Wszystkie błędy były wyczyszczone. Stwierdziłem tylko dwa nieznaczące błędy związane z elektroniką pojazdu. Wykasowałem te błędy, uruchomiłem pojazd, przyjechałem jeszcze kawałek po placu w komisie. Błędy już się nie powtórzyły. Były takie drobne błędy, nie było to nic znaczącego. Niemniej jednak pojazd był przygotowany do sprzedaży. Następnie trzeba sobie zadać pytanie, czy sprzedający ukrył jakieś wady pojazdu, czy jednak pozostały wszystkie wady. No oczywiście sprzedający w ogłoszeniu nie podał prawdy. Napisał, że pojazd jest bezwypadkowy, natomiast pojazd ewidentnie był dojechany z przodu, tylko był złożony w kolor. Stąd też wzięło się stwierdzenie sprzedawcy, że oczywiście cały pojazd w oryginalnym lakierze i tak dalej. Co się okazało później, no pas przedni był wymieniany, tylko że w ten sam kolor. Dodatkową kwestią jest książka serwisowa i serwisowanie pojazdów ASO. No sprzedający tutaj też mocno się rozpisał na ten temat. Na miejscu okazało się, że sprzedający żadnych dokumentów nie posiada, nawet na te wymiany, które rzekomo on wykonywał. Jeśli chodzi o przebieg pojazdu, według mnie przebieg, no
może być autentyczny lub zbliżony do deklarowanego przebiegu. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Pytanie teraz, czy pojazd nadaje się do polecenia, czy nie? Moim zdaniem pojazd nie nadaje się do polecenia, przede wszystkim dlatego, że sprzedający jest nieuczciwy, podaje w ogłoszeniu nieprawdziwe informacje. Dodatkowo pojazd ewidentnie miał jakąś delikatną kolizję czołową, ponieważ cały pas przedni jest zmieniany. Dochodzi jeszcze kwestia zakupu opon letnich, no i kwestii serwisowania tego pojazdu. Pojazd nie ma żadnej historii serwisowej, nie wiadomo co w pojeździe było zmieniane, co nie. Po zakupie pojazdu trzeba było dokonać dość sporej inwestycji, nawet żeby sprawdzić ten rozrząd, czy rzeczywiście nosią ślady wymiany, czy pasek wygląda na nowy, bo tam jeszcze jest pasek w tym pojeździe, czy należy jednak po zakupie zaraz dokonać jego wymiany. Jeśli chodzi o jakąś moją końcową poradę i podsumowanie, należy tutaj zaznaczyć, że jeśli kupujemy pojazd, należy kierować się tylko grubością powłoki lakierniczej. W tym przypadku, jeśli ktoś przyjechałby z miernikiem lakieru, obszedłby pojazd dookoła, okazałoby się, że rzeczywiście pojazd jest w oryginalnym lakierze, że sprzedający mówi prawdę, że pojazd jest bezkolizyjny, bezwypadkowy i prawdopodobnie ktoś dałby się temu sprzedającemu oszukać. Należy zawsze podczas sprawdzania pojazdu otworzyć maskę, otworzyć drzwi, otworzyć klapę bagażnika, sprawdzić stan śrub mocujących, czy są tam ślady demontażu. Po stanie śrub możemy wiele powiedzieć o pojeździe. W tym przypadku były ślady demontażu na śrubach maski pasa przedniego. Jeśli ktoś by otworzył maskę, od razu by to zauważył. Dodatkowo należy sprawdzać stan lamp, zwłaszcza przednich. Często zdarza się, że na lampach są naklejki z datą produkcji lub są daty produkcji w innej formie. W tym przypadku było nie inaczej. Po dacie produkcji lamp można było stwierdzić, że lampy były demontowane, wymieniane i że lampy nie pochodzą od tego pojazdu. Także podczas sprawdzania pojazdu zachęcam do tego, żeby nie kierować się tylko miernikiem lakieru, ale żeby również zaglądać pod maskę, sprawdzać stan śrub, sprawdzać datę produkcji na lampach i innych elementach, bo nie tylko lampy posiadają oznaczoną datę produkcji. Jeśli pojazd miał dużą kolizję, zawsze na różnych elementach znajdziemy datę produkcji i to nam może wiele powiedzieć o pojeździe. Dziękuję wszystkim za uwagę.